Grzegorz i Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Politycy, w tym prezydent i premier, a także współpracownicy, przyjaciele i rodzina wspominają zmarłego Jana Olszewskiego. Odszedł w wieku 88 lat. Już teraz prezydent Andrzej Duda zapowiedział Dzień Żałoby Narodowej, który uczci pamięć o premierze pierwszego autentycznie antykomunistycznego rządu. Do ostatnich chwil Janowi Olszewskiemu towarzyszył Antoni Macierewicz. Premier zmarł o 22:20. Antoni Macierewicz z Janem Olszewskim znali się od 1971 roku. SB weszło wtedy do mieszkania Urszuli Doroszewskiej, gdzie odbywały się spotkania gromady starszoharcerskiej. Wtedy do niego jako do adwokata dotarli rodzice niektórych z nas z prośbą o pomoc. To Jan Olszewski już później bronił w sądach robotników Radomia i Ursusa, był żołnierzem Szarych Szeregów, powstańcem warszawskim, działaczem opozycji antykomunistycznej, obrońcą opozycjonistów w czasach PRL, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników i Solidarności. W wolnej, niepodległej Polsce będzie znakiem rozpoznawczym w drodze naszej ku prawdziwej demokracji i prawdziwej niepodległości. W 1991 roku Jan Olszewski stanął na czele pierwszego autentycznie antykomunistycznego rządu. Dwa słowa, dwa wielkie wyznaczniki były dla niego przez całe życie kluczowe, były najważniejsze. To Polska i prawda. Słynna noc teczek była ceną, jaką zapłacił za prawdę. Dążył do tego, by ujawnić nazwiska wszystkich parlamentarzystów, wcześniej współpracujących ze zbrodniczym systemem komunistycznym. Na liście był m.in. Lech Wałęsa. Uważam, że naród polski powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nim rządzą, nie ma ludzi, którzy pomagali UB i SB utrzymywać Polaków w zniewoleniu. Lustracja była tylko jednym z kilku powodów, mówi Antoni Macierewicz. Bezpośrednim powodem, było oczywiście zablokowanie traktatu, który oddawał dawne bazy rosyjskie, militarne, w ręce GRU i KGB, które miały pod pozorem spółek dalej nimi gospodarować. I wtedy, jak mówi Antoni Macierewicz, gdy Lech Wałęsa musiał zrezygnować z podpisania traktatu, były prezydent zapowiedział koniec rządu Jana Olszewskiego. Sam premier odchodził z podniesioną głową. Wtedy, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam, państwo posłowie, panie posłanki, życzę po tym głosowaniu. Dziękuję bardzo. To, jak żył, znalazło odbicie w jego ostatnich słowach. Nie jest w moim obowiązku, żeby się poddać. Do końca się nie poddał. Polska żegna dziś Jana Olszewskiego, żegna i pamięta o zasługach byłego premiera. Pożegnanie wybitnego prawnika i polityka, kawalera Orderu Orła Białego, premiera rządu wolnej i suwerennej Polski wymaga stosownej powagi. Zarządzenie żałoby narodowej uważam za konieczne i w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim podejmę w tej sprawie odpowiednie czynności urzędowe. To zapowiedź prezydenta Andrzeja Dudy. Już wcześniej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że pogrzeb Jana Olszewskiego będzie miał charakter państwowy. Zmiany w prawie budowlanym i specjalny kod w klasyfikacji GUS. Przedsiębiorców, którzy prowadzą tak zwane escape roomy, czekają zmiany. To efekt kontroli, jaką zlecił szef MSWiA Joachim Brudziński. Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. Pięć dziewczynek świętowało urodziny swojej koleżanki w jednym z koszalińskich escape roomów. Niestety w obiekcie wybuchł pożar. Wszystkie dziewczynki śmiertelnie zatruły się czadem. Ranny został pracownik escape roomu. Nie wolno dopuścić, żeby kiedykolwiek podobne nieszczęścia zdarzyły się raz jeszcze. Na polecenie rządu w całym kraju Straż Pożarna i inspektorzy budowlani przeprowadzili kontrolę w lokalach, które określono mianem escape roomów lub pokojów zagadek. Strażacy łącznie skontrolowali 520 lokali z 545 zidentyfikowanych, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. W trakcie kontroli stwierdzono ogółem prawie 2000 uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Strażacy wydali 102 decyzje o zakazie użytkowania lokali, które stanowiły zagrożenie dla uczestników zabaw, w tym dzieci i młodzieży, bo to najmłodsi najchętniej korzystali z rozrywek w escape roomach. Lista uchybień w pokojach zagadek jest dość długa. Zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. Stwierdzono również brak gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych. Premier Morawiecki zapowiada wprowadzenie przepisów, które z jednej strony nie będą ograniczać wolności przedsiębiorców prowadzących takie lokale, a z drugiej będą gwarantować bezpieczeństwo uczestników zabaw w escape roomach. Żadne pragnienie zysku nigdy nie powinno odbywać się kosztem bezpieczeństwa. Wiele uchybień stwierdzili także inspektorzy budowlani. W 222 lokalach, czyli połowie skontrolowanych, stwierdzono nieprawidłowości. Jak mówi minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz, będą zmiany w prawie budowlanym dotyczące zasad prowadzenia escape roomów. Przedsiębiorca będzie miał nowe obowiązki. Będzie musiał dołączyć do zgłoszenia administracji architektoniczno-budowlanej ekspertyzy sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Działalność rozrywkowa polegająca na prowadzeniu escape roomów będzie miała specjalną podklasę. Specjalny kod w klasyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez GUS. Jeśli nie ma sprawiedliwości, zawsze pozostaje pamięć, mówi prezes IPN dr Jarosław Szarek. Dziś przypada rocznica pierwszego zbiorowego mordu ukraińskich nacjonalistów na Polakach. W Szczecinie zostanie odsłonięty pomnik upamiętniający ofiary rzezi wołyńskiej. W Szczecinie na cmentarzu centralnym zostanie odsłonięty pomnik ofiar nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947. Pomnik, którego symbolika oddaje to, co się stało na Wołyniu i później w Małopolsce wschodniej. Zrzucony dach domu z nazwami wiosek, który upamiętniający te wioski, które przestały istnieć, a ich mieszkańców został wymordowany. Dzisiejsza data nie jest przypadkowa. To 9 lutego 1943 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali pierwszego zbiorowego morderstwa na Polakach. Zginęły 173 osoby. Wydarzenie było początkiem ludobójstwa. Do dzisiaj Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzi badania w tej sprawie. Po raz pierwszy udaje nam się w toku prowadzonych postępowań nie tylko ustalić miejsce zbrodni nacjonalistów ukraińskich, nie tylko odnaleźliśmy ofiary, ale udało nam się przynajmniej po części doprowadzić do identyfikacji tych osób. Projekt pomnika wsparł finansowo Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Wszystko wskazuje, że nie będzie już sądowej sprawiedliwości, ale takim wymiarem sprawiedliwości jest też pamięć. Uroczystości odsłonięcia pomnika będzie towarzyszyć msza święta w intencji ofiar rzezi wołyńskiej i członków ich rodzin. Od dziś w całej Unii Europejskiej wchodzi system weryfikacji autentyczności leków. W Polsce nowe regulacje obejmą 15 tysięcy aptek i 24 tysiące farmaceutów. Zgodnie z unijną dyrektywą, każdy farmaceuta, zanim wyda jakikolwiek lek, musi zweryfikować jego autentyczność. Przepisy mają być wdrażane sukcesywnie. Dotyczą produktów leczniczych, które będą wydawane na receptę, a także tych, które zostaną wprowadzone do obrotu przez producentów od dziś. W tej chwili wszystkie leki, które są w aptekach, tak naprawdę jeszcze nie wymagają przejścia przez ten system weryfikacyjny. Bo zostały dopuszczone do obrotu wcześniej, czyli przed datą 9 lutego. Unijna dyrektywa ma chronić leki przed podrabianiem. Pomóc ma w tym zamieszczanie przez producentów na opakowaniach dwuwymiarowych kodów oraz elementu uniemożliwiającego naruszenie opakowania. Farmaceuta będzie dokonywał odczytania tego identyfikatora czytnikiem, wysyłał tenże identyfikator do centralnego systemu. Tam system zweryfikuje, czy ten numer faktycznie przez producenta został umieszczony w takiej bazie danych i następnie zwrotna informacja farmaceucie będzie mówiła, czy ten lek bezpiecznie można pacjentowi wydać. Wdrożenie systemu powierzono w Polsce Fundacji KOWAL, czyli Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków. Podmiotem, który bezpośrednio zarządza tym systemem, jest Fundacja KOWAL zgodnie z
dyrektywami i prawem Unii Europejskiej. Natomiast główny inspektor farmaceutyczny wydał też oświadczenie, które nadzoruje też ten proces. Według zapewnień ministra zdrowia nowe regulacje w żaden sposób nie odbiją się na pacjentach. Wspólnie dla wielkopolskiej wsi. Tak nazywa się cykl 31 spotkań, które w Wielkopolsce organizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W trakcie spotkań urzędnicy instytucji podległych wojewodzie mówią o zagrożeniach i udogodnieniach dla gospodarzy. To już trzecia edycja programu Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji chcą dotrzeć do rolników z aktualną ofertą pomocy. Mówi wicedyrektor Wielkopolskiego Oddziału ARiMR Krzysztof Żok. Takich spotkań jest corocznie 31 w każdym powiecie województwa wielkopolskiego, aby być bliżej rolników i rozmawiać bezpośrednio z rolnikami w terenie o tym, czym zajmują się nasze instytucje, jaką mamy w danej momencie aktualną ofertę dla rolników. Lista informacji, jaką urzędnicy przekazują rolnikom każdego roku, jest nieco inna. Tym razem gospodarze dowiadują się m.in. z jakich programów mogą skorzystać. Jeśli myślą o zakupie maszyn i gdzie szukać pomocy na rozpoczęcie działalności rolnej. Gospodarze zapoznają się też z aktualną sytuacją co do afrykańskiego pomoru świń. Będziemy mówili o ASF-ie, który stanowi zagrożenie dla produkcji zwierzęcej w Wielkopolsce, a więc tu się weterynaria będzie wypowiadała na ten temat. Wyjaśnia Zbigniew Król z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Spotkania odbywają się w 31 wielkopolskich powiatach. Z jednej strony to są nasze zaproponowane tematy, z drugiej strony w trakcie zarówno konferencji, jak i po mogą zasięgać opinii w takich indywidualnych sprawach już na stoiskach od naszych konsultantów. Podkreśla dyrektor Wielkopolskiego Oddziału ARiMR Michał Zieliński. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman. W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o godzinie 10. Do zobaczenia.